Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku wymaksujemy sobie nowego chromatycznego zadymiarza, jakim jest Surge. Bijemy sobie dzisiaj na nim 9 poziom i zapolujemy na nowy Star Power. Dodatkowo dzisiaj kupimy sobie skin do Mortisa. Ten skin niebawem zostanie wycofany z gry, więc jeżeli tego nie zrobię dzisiaj albo jutro, to już nigdy go nie kupię. A tym skinem, moi kochani, jest rock'n'rollowy Mortis i to jest ostatnia szansa na jego kupienie. Powiem wam tak, że zawsze mi się podobał ten skin, ale te 150 gemów zawsze mnie tak troszeczkę odpychało od zakupu tego skina, ale jak jest przeceniony na 39 gemów, a mi brakuje 2 gemów, no to pięknie. Ale za chwileczkę otworzymy sobie jakąś skrzynkę, będziemy polowali na Star Power i zobaczymy, no czy nam wypadnie jakiś gemik. Dajcie znać w komentarzu, czy kupiliście ten skin do Mortisa. Jeżeli kupiliście z kodem Farel, no to mega wielkie serduszko dla każdego wariacika. Z tego co widzę, moi kochani, w sklepie mamy gadżet do Surge, więc sobie od razu kupujmy ten gadżet. Surge przeciąża swoje obwody i teleportuje się kawałek do przodu. Ładunki 3 na mecz. Oczywiście, że kupujemy. Oczywiście, że tak. W sumie... Aj, nie pomyślałem. Mogłem pierw otworzyć skrzynki. Być może by wypadł ze skrzynki. No dobra, dobra. Już mamy odblokowane. Spójrzmy, jaki mamy skin za 10 tysięcy srebra. Przepraszam, golda. Jaki srebrny skin mamy? Shelly. Shelly nie chcę. Wejdźmy sobie teraz w karnet zadymiarski. Moi kochani, mamy do odblokowania, no... Troszeczkę jest tych skrzyneczek, troszeczkę jest. A wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę to jest 1% szansy więcej na trafienie nowego zadymiarza. I to u was na koncie i u mnie na koncie, także zostawiajcie łapeczki w górę. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. Otwieramy drugą skrzynkę, lecimy, let's go, przedmiot. Aha, dobra, jeju, się podnieciłem za mocno, a tutaj przecież jeszcze Surge nie jest wymaksowany. Dobra, punkty mocy, poszło ostro. Duża skrzynka, kolejna, kolejny przedmiot. Okej, ulepszenie odblokowane. Czyli teraz, moi drodzy, polujemy tylko i wyłącznie na Star Power. Nie ma, ale to była zwykła skrzynka. Kolejna skrzynka. Poczekaj, kłamie, co ja robię? Farel, ogarnij się. Musimy pierw go ulepszyć, żeby mieć szansę na wydropienie Star Powera, ale bym to popsuł. Dobra, otworzyłem na szczęście dwie takie, wiecie, słabiutkie skrzynki, kurczę. Mamy mega boxa, uwaga. Z mega boxa poleci, coś czuję. Uwaga, ciach. 513 golda tylko. Ała, otwieramy kolejną skrzynkę i... Nic. No dobra. Nowa odznaka do Surge. No i niestety nie udało się, tak? Dobrze. Skoro się nie udało, no to, moi drodzy, tak. Otwórzmy sobie skrzynki z poprzedniego sezonu. Duże skrzynki otwieramy. 30... Jest! Jest Jon! Jest Jon! Jest i Star Power! Nie zdążyłem dokończyć zdania i wypadł Star Power. Pięknie. Gwiezdna moc na maksa. Surge w głównym ataku wyrzuca teraz pociski, które rozdzielają się po trafieniu w ścianę lub po osiągnięciu maksymalnego dystansu. Kocham cię, Surge. Super, że wypadłeś. Jestem zadowolony z ciebie. Bardzo. Dobrze, moi drodzy. Przypominam wam, że jeżeli pod tym filmem, no nie wiem, jaki to próg wam ustawić łapków. Myślę, 30 koła. Wiem, że jesteście w stanie to wbić, to kupuję wszystkie stopnika zadymiarskiego. Tylko powoli, powoli, nie zróbmy wszystkiego w jednym odcinku, co nie? Musimy powolutku tutaj budować napięcie w tej gierce, więc sobie dzisiaj odblokujemy Star Power, wymaksujemy Surge'a, a później będziemy myśleli nad kolejnym kontencikiem. Poprzedni sezon, no kurczę, bym chciał, ze skrzynki jeszcze wypadł jakiś gem. O, bonus! Podwaja żetonów. Dawaj skrzynka. Bonus! Podwaja żetonów. Nic. Nic. Do 20 zbijamy. I szkoda skrzynek. Nie no, szkoda tych big boxów. Serio mówię wam. Chyba lepiej... Powiem wam, że chyba lepiej kupić normalnie sobie gemy w sklepie jak szef. I tyle. Ale uwaga, uwaga! Z Alei Pucharku mamy jeszcze mega boxa. Ale ja się boję, że nie wypadną mi gemy. Dobra, ryzykuję mega boxa jeszcze. Uwaga, daj gemy! Dobra, tylko gold. Coś mi się wydaje, że raczej tutaj z Alei Pucharków nam nic nie wypadnie. Dobra. Zrobimy sobie osobny odcinek z otwierania skrzynek z Alei Pucharków. Szkoda jest mi tych skrzynek, naprawdę. Zapłacono, do czego to doszło, żeby dokupować 170 gemów, jak brakuje tylko dwóch, tak? Ile on kosztuje? 39, miałem 37. No dobra. I kupujemy, moi kochani, skin do Mortisa. Ostatnia szansa była na ten skin. Więc, no powiem wam, no jest kozak. Moim zdaniem, sztosik totalny. Surge wymaksowany. Jest też gadżecik na nim. Od razu Surge'a ubieramy. I, moi drodzy, lecimy. Jaką mamy dzisiaj mapkę w ogóle? O, dosyć ciekawa. Tutaj są chyba soczki, o ile się nie mylę. Tak, napój energetyczny. Let's go. No i, moi drodzy państwo, sprawdźmy nasz Star Power. A ty pszczółko, patrzcie, mój atak teraz powinien się właśnie rozwalać. Tak, rozwala się. Raz, dwa. Jeszcze raz! Pięknie leży. Uwaga, nani, nani!
Nani! Uciekam! Teleport! Zadziałał! Mamuniu! Zadziałał! Zadziałał! Patrzcie, HP! Raz, dwa! Leży! Ha! Transformacja! Dobra, dwa fragi już są. Także S. Chłopaki myśleli, że mnie zaskoczą. A tutaj nie ze mną te numery. To jest za mocny Optimus Prime. Oni nie zdają sobie sprawy, jaka to jest mocna postać. Fajnie działa ten gadżet, powiem wam. Kurczę. Zdążyłem zrobić unik. Tu jest też onie na niej. Ona pewnie już wzięła soczek i mnie goni. Tak! Wiedziałem, że tak będzie. What? Teleport! Dobra, uciekamy jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Dobra, ona nie zdąży mnie dogonić. Nie! Nani! Padłem! No i drugie miejsce, tak? Trzecie! To co? Skam! To był skam. Jeszcze raz. Dobrze, moi drodzy, lecimy z kolejnym meczykiem. Tym razem się nie damy. Gramy challenge, w którym tylko mogę podnosić cuby z oponentów. Raz, dwa. Dobra. Nice, pięknie. Pierwszy frag. Okulary high five założone. Wow. To był cube z chłopa, więc tak naprawdę mógłbym go podnieść. Jak bronią tego cubika. Ej, to jest mój cubik, tak? Chyba Sprawcik jest w szoku, co ja mu robię teraz. Odepchałeś mnie, Sprawcik, tak? Taki kumpel jesteś, tak? Teleport, bomba, bomba! Ty w szoku jesteś, Sprawcik, przecież. Nie spodziewał się tego, że mam teleporcik, nie? Tutaj był jakiś chłop, o ile się nie mylę. Tak, kolejny kiełek! Elo, kiełek! Fajna koszula hawajska. Gdzie taką kupiłeś, gościu? Na wakacjach jesteś? No kiełek, no przykro mi, nie? Dobra, bądźmy kumple. Co kiełek? Chodź. Wyjaśniamy spajka. Raz, dwa, trzy. Leży. Nice, nice. Kiełek jak się transformuje dalej, wiesz? Także lecimy. Jak to jest mój ziomek przecież, poziomek? Chodź. Okulary high five. Zobacz, jakie mam te bryle. Fokusujesz mi krzaczek? Okej. Okay. No to chodź. Nani? Leży. Wielkie starcie z kiełkiem, tylko zostałem. Kiełek! Kiełek! Dlaczego kiełek? Czekaj, chociaż daj mi nabić. Ała. Aż joystick za nim rozpacza. Pewnie słyszeliście go. Kiełek, dałeś mi się zabić. Dzięki ci, byku. Okej, moi kochani, duo z randomikiem. I mamy w składzie Leonidasa. Dobra, Leonidas. Dobij tą skrzynkę, bo ja lecę już na chłopów. Ja nie mam czasu tutaj otwierać skrzynki. Nani i teleport i bomba, 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 leży. Ona w szoku była, że chłop przez ścianę przeskoczył przecież. Dobra, dobra, dobra. I mamy tutaj tarkę i ricocheta. Dostała tara, pa 40 HP. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Muszę się transformować. Muszę się transformować w bezpiecznym miejscu. Leon, dobra, podjeżdżaj tam. Jak się transformuję, będę szybciej biegał teraz. Siema, kumpel. O! Tutaj 1800 HP to nie jest dużo. To nie jest dużo, to jest mało. 6 Power Cube. Skoro by było to stracić? 4 drużyny w grze. Spoko, że tak nawet dobrze grają tutaj chłopaki. Będę mógł się transformować do ostatniego poziomu. Dostał. Ładnie. Nie no, nie wierzę, że jakaś kosiarka teraz ze ścianą mi tutaj... Słyszycie to? Chłop wali mi za oknem kosiarką. Nie no, to jest jakiś skam. O, elo. A to mój brawler, dobra. XD. Dobra, ja postaram się go lekko obić. Czy transformować jeszcze. Dobra, transformacja! Nie bij go! Dobrze, zdążyłem sprawdzić, tak. Czwarty czy tam piąty poziom tej transformacji, żeby nasz atak się rozbijał. Okej, okej, bo myślałem, że kiedy mamy star power, ten wybrany, no to wtedy eliminuje nam to rozbicie się. Dobra, idę okno zamknąć, matko! Okej, moi kochani, lecimy z tematem. Kolejne duo z randomem. I mamy w drużynie kogo? Kiełek! Siemano, kiełek. YTM Crab. Dobra, Nita. Raz, dwa. Transformacja. Szybciej biegamy, więc będę mógł ją... Nie, nie dogonię go. Nie ma opcji nawet takiej. Fajnie się gra postacią, która ma już ewolucję, na przykład trzecią, czwartą, tak? Teraz mamy drugą. O nie, dwóch na soczku? Serio? Really? Troszeczkę tu ostudziłem temperament, tak? Chłopakom. Okej, transformacja. O, i teraz ten zasięg to jest kozak. Spójrzcie tylko. Teraz to można strzelać. A nie, tamten króciutki, taki o, malutki. Wow, 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 soczek, kiełek mi! Kiełek, zostaw, soczek mi! Mi zostaw! Mi, 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 mi!
No kiełek! No dobra, ale chyba, że ich tam spetardujesz, no to wtedy rozumiem twój ruch, że wziąłeś ten soczek. Tak. Także kiełek mi pomógł, że aż, wiesz? Transformacja? Elegancja Francja? Rozwalony? Okej, czwarta transformacja, miecz wyciągnięty. I oni są. Teleport! Ciach! Bomba! Kiełek! Nie no, to jest za łatwe po prostu. To jest po prostu za łatwe. Ten kiełek był jakimś terminatorem totalnym. GG kiełek. Także moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, mój serc jest teraz dwa razy mocniejszy z gadżetem oraz nowym Star Powerem. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Cześć!